Siemano graczu, siemaneczko mordeczki. Słuchaj, na pewno oglądałeś taki film jak Gladiator. Jest on przepełniony walką i emocjami. No każdemu się to super ogląda, co nie? A co by było, gdybyś wszedł w skórę takiego gladiatora i ogólnie w świat walk na arenie, co nie? Już wiem, że świerzbią cię rączki, żeby to zrobić, dlatego przygotowałem już taką listę dla ciebie. Dzisiaj ci ją zaprezentuję i będziesz mógł wszystkie te emocje, te walki przeżyć osobiście. Zapraszam bardzo serdecznie do obejrzenia. Ale jeżeli widzisz moją mordę pierwszy raz, to fajnie by było, gdybyś zasubskrybował mój kanał i to z dzwoneczkiem. Wtedy po prostu nie ominiecie żaden film, który tak naprawdę chciałbyś obejrzeć. Także zapraszam serdecznie teraz do obejrzenia. Ty zrób co możesz zrobić, a ja przejdę do omawiania tych gier. Ta gra mobilna przyniesie ci tyle samo frajdy, co podczas zabawy w najlepsze gry akcji na komputer. I do tego jest całkowicie za darmo, yo! Jej, Patryk, jesteś super, dzięki! Nie ma za co, mordeczko, ale ty lepiej nie dziękuj, tylko szykuj się do walki. Staniesz do ciężkich potyczek, które nieraz będą dla ciebie wielkim wyzwaniem, ale za to satysfakcja z wygranej będzie o wiele większa, co nie? Zacznij jako bezimienny wojownik, który stracił pamięć i stwórz z siebie niezniszczalnego wojownika. Obyś przeżył jak najdłużej. Powodzenia! Jeżeli nie lubisz brudzić sobie rąk, to mam dla ciebie całkiem fajną robotę. Zamiast walczyć, będziesz mógł organizować walki. Zaczniesz zatrudniać gladiatorów, by cię reprezentowali na arenach. Twoi podopieczni mają określone ataki specjalne, które wykorzystują podczas potyczek. Aby wszystko poszło po twojej myśli, będziesz mógł nimi sterować oczywiście. Aby stać się światowej sławy, nie wiem, treserem gladiatorów, możesz stworzyć im obiekty treningowe oraz wykupywać im coraz lepsze wyposażenie. Na pewno będzie z ciebie świetny menadżer. Ta rozgrywka jest o wiele brutalniejsza niż te dwie poprzednie gierki. Można śmiało powiedzieć, że zapewnia naprawdę realistyczne doświadczenia. Nie jest to jedynie klikanie na oślep. Gra wymagać będzie od ciebie sprytu strategicznego, odpowiedniego używania przydzielanych ci broni oraz odkrywania słabości rywala, by zwyciężyć. Szybka rozgrywka sprawi, że zabawa będzie dla ciebie ekscytująca. Co ty na to, żeby pobawić się jakoś tak bardziej pikselowo? Tak też może być super, uwierz. Tworzysz tu swojego gladiatora i już od chwili stworzenia jesteś za niego odpowiedzialny. Trenujesz go, dokupujesz mu rzeczy do walk oraz magiczne akcesoria, a potem wysyłasz go w bój. Wszystko działa na zasadzie walki turowej. Ta gra jest najbardziej oddalona od walk na arenie, ale potłuc się tu można jak najbardziej. Postacie są różne, na arenę może wejść nawet pirat, albo kosmita, lub jeszcze Bóg wie co. Jak ci się spodoba, to możesz nawet zaprosić znajomego i razem sobie popykać. No to co, jesteś gotowy do walki? Ja myślę, że nie ma co zwlekać, wybierz sobie jakąś grę, która wpadła ci w oko i baw się dobrze. Życzę naprawdę sukcesów w karierze gladiatora i żebyś miał głowę na karku. Dosłownie, bo w życiu gladiatora to może być różnie. Trzymaj się, mordeczka. Yo!